mikrofon poprawiony. Zaczynamy. No ja wolę w okularach, ja tak się nie krępuję wtedy. Zaczęło się wszystko od tego, że kiedyś starszy brat przyniósł płytę pierwszą Leroya do domu. Potem poszedł Peja na Głatach Spawacza. 2000-2001 rok. Pierwsza płyta, która wpadła mi w ręce. Slums Attack. Killaz Group. To są albumy, które mnie zaciekawiły do tego, żeby zagłębić się głębiej w tą muzykę, czy też kulturę hip-hop. Jak wjechał Kaliber 44, to już wiedziałem, że to jest na bank ten rodzaj muzyki. Ojciec wiedział, że starszy brat mi to puszcza. Ja wiedziałem, że nie mogę tego słuchać, więc wiedziałem, że to jest ta muzyka i to tak jakoś już poszło potem. Mikołaj Bugajak. Innym znany też pod pseudonimem NUM, producent, współautor płyt PZ-a, Eldo, Gramatik. Inspiracje. Kiedyś na pewno to był PZ, to był Eldo. Dzisiaj inspiruje mnie życie. Mieliśmy takie momenty, kiedy był plan nagrania pierwszej płyty. Napisałem wszystkie teksty praktycznie, jak zrobił wszystkie bity. To wszystko było już nawet na takim etapie, gdzie zaczęliśmy to nagrywać, powstały pierwszy, drugi, trzeci kawałek. Nagraliśmy te trzy kawałki, one są gdzieś w internecie, one krążą, ale to umarło gdzieś tak naturalnie, nie mieliśmy czasu. Kolej do mnie zadzwonił z pytaniem, co ja na to, żeby zrobić tą płytę. Dzwonię do Jarasa, mówię, nagrywamy płytę, co ty na to? Oczywiście opierałem się. Wymyślił, że nie, że poświęcił już mi tyle czasu, ja nie zrobiłem tego. Mówię, kurde, stary, teraz wypali. Ale siłą swojego przekazu zdało mnie przekonać i mamy efekt czasu po czasie. Proces tworzenia płyty jest bardzo przyjemny, gdyż lubię to robić. Wiesz co, proces jest bardzo prosty. Muszą zasnąć dzieci, to jest podstawa. Duże ilości godzin, prób, błędów, odsłuchów, może to poprawić, tamto poprawić. Zapętlony beat jedzie w kółko, tak długo aż nie napiszę kawałka. Po kolei odsłuchiwania próbek sampli, czy to ten, czy to nie ten. Jest problem delikatny z refrenami, które powstają już potem bardzo spontanicznie, ale generalnie odbywa się to zawsze wieczorem, zawsze kiedy dzieciaki śpią. I tak uzbieraliśmy podkłady, które Mikołajowi przypasiły. Zabraliśmy materiał, poszliśmy do Greenpoint Studio, do Huberta, który zaakceptował, spodobało się i nie spodziewaliśmy się z Mikołajem, że to obierze taki kierunek, jaki jest w tej chwili. Cała prawda tej płycie jest taka, że myśmy mieli z Jarkiem ją zrobić tylko i wyłącznie dla siebie, do domu, schować sobie w szafę, wrzucić na internet, gdzieś tam na jakiś kanał YouTube i tak dalej. No ale okazało się, że Chrupek nie odpuścił. Też trochę nam na tym zależało, żeby jednak wracając po tych 10 latach, zrobić coś faktycznie tak, jak to powinno wyglądać już kiedyś. Są takie utwory na płycie, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, każdy będzie miał innego faworyta. W wehikuł czasu rapowy tak naprawdę. To jest cała płyta mówi o tym, co zrobiliśmy przez ten cały okres, kiedy nas jakby nie było, czy jakby siedzieliśmy gdzieś tam skupieni na innych rzeczach. Jeżeli miałbym coś dodać od siebie, to zapraszam Was do sprawdzania płyty. Premiera płyty odbędzie się 23 września. Można ją nabyć w Pop-Up Store na ulicy Piłsudskiego 23 w Kościanie. Od godziny 17 zapraszamy serdecznie.